Młodzież, żeby zaśpiewała. Prowokacja katolicka. Nie, no tak, tak. Thank you.
Kłaniam się wszystkim poszukiwaczom prawdy. At the very outset, you have to know that truth is what it is. Na samym początku powinni Państwo wiedzieć, że prawda jest tym, czym jest. You cannot change it. Nie można jej zmienić. You cannot transform it. Nie można jej przetransformować. Only thing is, you have to experience it. Trzeba ją po prostu doświadczyć. Unfortunately, at this human awareness, you cannot know the truth. Niestety, przy tym stanie świadomości, jaką mamy, nie możemy znać prawdy. You have to evolve into a higher state of awareness. Trzeba przejść w drugi stan świadomości, żeby poznać prawdę. Without knowing the truth, if you follow something, then it's a very wrong thing. Bez znania prawdy, jeśli zacząć podążamy, jest to zła droga. Christ has said you have to be born again. Chrystus powiedział, musicie się urodzić ponownie. That is not a false certificate, just I'm born again. To nie jest złe stwierdzenie, obudzić się, narodzić się ponownie. But in Sanskrit language, we call a realized soul, agnostic person, as Vijaha. W sanskrycie osobę ponownie narodzoną nazywamy Vijaha. Meaning born again. Znaczy urodzony ponownie. Born twice. Urodzony po raz drugi. In the same way they call a bird that is supposed to be born twice because it's an egg and then it becomes a bird. If it's an egg, then it becomes a bird. So that is also called a bija. The bird is also. Tak samo jak ptak najpierw jest E, a potem narodziny. So as human beings, we are still at a state where we do not know the absolute truth. Jako istoty ludzkie jesteśmy w miejscu, w którym nie znamy prawdy absolutnej. Whatever someone tells us, we believe it. Wierzymy w to, co nam ktoś powie. We start following it, accepting it. Przyjmujemy to, podążamy tą ścieżką. But you should not also accept whatever I'm saying. Także nie musimy przyjmować wszystkiego tego, co mówi nam Sri Mataji. Till whatever I say is proof, you should not accept. Do tego momentu, dopóki to nie jest udowodnione, to nie muszą Państwo tego przyjmować. So what is the truth? Co jest prawdą więc? The truth is that you are not this body. This mind, this ego, these conditionings, but you are the pure spirit. Prawdą jest, że nie jesteście Państwo tym ciałem, tym duchem, tym ego, tylko jesteście duszą. But it's a happening. It is not just a lecture or a sermon, but it's a happening. Nie jest to wykład, ale jest to pewnego rodzaju wydarzenie. It is the actualization of baptism. Jest to uaktualnienie, aktualizacja naszego chrztu. The second truth, which we are told but we don't know, is that there is an all-pervading power of divine love. Drugą prawdą, o której musimy wiedzieć, jest to, że istnieje wszechmocna siła, wszechmocna potęga miłości boskiej. Power of compassion, which is very intelligent, alert, active. Siła miłości, która jest bardzo inteligentna, bardzo aktywna. This has been told to us in all the scriptures. O tym mówi się we wszystkich pismach. But we have never felt it before. Ale wcześniej mogliśmy w to nie wierzyć.
This power does all the living work. Ta siła wykonuje całą, całą pracę życia. Flowers, we take them for granted. It's a miracle. Patrzymy na kwiaty i przyjmujemy jako coś istniejącego, a jest to pewnego rodzaju też cud. It's a miracle that the Mother Earth has produced different types of flowers with different shapes, color and fragrance. Jest to cud, że natura urodziła różnego typu kwiaty o różnych kolorach, o różnych kształtach. Who does this work? Kto wykonuje tę pracę? This is done by this all-pervading power. Jest to czynione przez tą właśnie wszechmocną siłę boską. Is the power of God Almighty. Jest to siła naszego Boga Wszechmogącego. Power is desire. Siła Jego pragnienia. We talk about the Father and about the Son God. Mówimy o Synu Boskim. And the Holy Ghost. Mówimy o Duchu Świętym. But what about the Mother? A co jeśli chodzi o Matkę? This Holy Ghost is the Mother. Ten Duch Święty jest Matką. And she is reflected within you. I described to you as Kundalini. I nam ta siła jest wyjaśniana jako Kundalini. 3,000 years back, or maybe more, people believed that there's Mother Goddess. Już 3,000 lat temu, a może i wcześniej, ludzie wierzyli, że istnieje pewnego rodzaju bogini. But later on they forgot about it. Później o tym zapomniano. So this power is the Mother, which is reflected within you as this Kundalini. Ta siła jest waszą matką, która jest was odzwierciedlona jako Kundalini. You all have in your triangular bone, which is called as sacrum. Macie ją państwo w waszej kości trójkątnej, która nazywa się sacrum. This triangular bone is called sacrum because Greeks knew that it's a sacred bone. Ta kość nazywa się sacrum, ponieważ już Grecy wiedzieli, że ta kość jest kością sekretną. This is the reflection of this Holy Ghost within you, of this primordial Mother within us. Jest to odzwierciedlenie państwu, każdy z nas, właśnie tej pierworodnej matki z Kundalini. She is your individual mother. Jest to wasza indywidualna matka. She knows everything about her. Ona wie o was wszystko. She knows your past. Zna waszą przeszłość. And she knows your aspirations. I zna wasze aspiracje, pragnienia. And she's just waiting for this happening that you get your real second birth. I ona tylko czeka na to wydarzenie, abyście otrzymali państwo drugie narodzenie. When this Kundalini rises, kiedy Kundalini się podnosi, she passes through these six centers, przechodzi przez sześć, which are responsible for our physical, mental, emotional and spiritual being. Przechodzi przez sześć centrów, które są odpowiedzialne za nasz stan fizyczny, emocjonalny i psychiczny. All our problems come from these centers when they are in geopathy. Wszystkie nasze problemy, jeśli są, pochodzą właśnie z któregoś z tych centrów. But when this Kundalini rises, she nourishes all these centers, integrates them and fills it with this divine compassion. Kiedy Kundalini się podnosi, ona odżywia każdy z tych centrów, integruje je i wzmacnia ich istnienie. Because it gets connected with that all-pervading divine power. Łączy nas z wszechmocną siłą boską. Now look at this instrument. If it is not the means, it won't work. Popatrzcie państwo na to urządzenie na przykład. Jeśli nie jest podłączone do kontaktu, nie będzie pracować. In the same way, if you are not connected to that divine power which has created us, made us human beings, we will have no meaning, we have no identity. W taki sam sposób, jeśli my nie będziemy podłączeni do siły boskiej, to nie będziemy mieli identyfikacji, nie będziemy wiedzieć, kim jesteśmy. So you have to understand.
that this happening should take place with us if we want to have a resurrection. I w związku z tym każdy z nas powinien zrozumieć, że to wydarzenie powinno mieć miejsce w każdym z nas, jeśli chcemy ponownie się narodzić. And this resurrection is possible only during this time. This is a special time, I call it as the last judgment. I to wydarzenie może stać się właśnie teraz, w tym momencie, w tym specjalnym czasie, który ja nazywam czas ostatecznego sądu. If you want to go to hell, you can go. Jeśli ktoś chce z Państwa iść do piekła, to proszę bardzo. But if you want to have your resurrection, you have every right to have it. Ale jeśli ktoś chce mieć ponowne narodzenie, to każdy ma do tego swoje prawo. In every scripture it is described. Even in Quran it's called the Qiyamah. Jest to opisane w każdym piśmie, na przykład w Koranie. W Koranie nazywa się to Qiyamah. Even Muhammad Sahib has said, unless and until you know yourself, you cannot know God. Na przykład możemy znać siebie, a nie możemy znać Boga. Christ has said again and again, know thyself, know thyself. Na przykład Chrystus mówił, powtarzał wielokrotnie, poznaj siebie, poznaj siebie. But cruel people killed him in 3.5 years time when he was telling them the truth. Ale okrutni ludzie zabili go w ciągu 3.5 roku za to, że mówił im prawdę. But now the time has come for you all to get your resurrection, to get your self-knowledge. Ale nadszedł czas, żeby każdy z Państwa otrzymał ponowne narodzenie, aby otrzymać wiedzę o samym sobie. This has to happen. Otherwise, we cannot achieve any security, stability of peace and enjoyment. To musi się wydarzyć. W innym przypadku nie postanowiłem sobie stanu pewności, wiedzy. I'm talking about global peace. Mataji mówi o pokoju globalnym. People are killing each other in the name of religion, in the name of God. What sort of religions are these? Ludzie zabijają się na przykład w imię Boga, w imię jakiejś religii. Co to za rzeczy są? There's nothing wrong with the religion, but those who are in charge of religion, there's something criminal about them. Jeśli chodzi o religię, to w tych religiach nie ma nic złego, tylko ci, którzy odpowiadają za te religie, to oni robią to złe rzeczy. Because they are money oriented and power oriented. Ci ludzie są zainteresowani w pieniądzu i we władzy. But they are not spirit oriented. Nie są zainteresowani w duchowości. One has to understand that whatever is written, we don't follow that. Chodzi o to, że ludzie nie rozumieją, że powinni podążać za tym, co zostało już napisane. Christ believed in absolute morality. Chrystus na przykład wierzy w totalną moralność, całkowitą moralność. And he said that thou shalt not have adulterous eyes. I powiedział, że nie powinniście mieć pożądliwych oczu. I have traveled all over Christian nations. I haven't seen many people who are like that. Czy Mataji podróżowała przez wiele państw chrześcijańskich, ale nie widziała takich ludzi. Either they have greed, or they have lust. Są to ludzie, którzy mają albo they do not have są chciwi, albo pożądliwi, nie mają czystych oczu. They may be priests, they may be anything. Mogą być to księża na przykład, czy ktokolwiek. But they don't have the purity of Christ. Ale oni nie mają czystości Chrystusa. But when the Kundalini rises, she purifies. Ale kiedy Kundalini podnosi się, wtedy ona nas oczyszcza. She purifies you absolutely. Oczyszcza nas całkowicie.
by which you become righteous. Poprzez to stajemy się ludźmi prawymi. You become so powerful in your compassion. Stajecie się bardzo silni w swojej miłości. You really become like a saint. Stajecie się naprawdę tak jak święci. Nobody has to certify. You know that you have become a saint. Nikt wam nie musi wydawać na to świadectwo. Po prostu wy sami wiecie, że jesteście świętymi. Today when we see what is happening in the world, the way that our young people are getting ruined by false ideas, we have to be careful. Dzisiaj, kiedy patrzymy, co się dzieje z naszą młodzieżą, że są podatni na różnego rodzaju fałszywe poglądy, to musimy na tą młodzież bardzo uważnie patrzeć. Musimy. Most of them are really seeking the truth. Większość z nich szuka prawdy. But they are misled. Ale oni są źle kierowani. By false gurus or false religions. Albo przez fałszywe religie, albo przez fałszywych guru. These and false religions. Różne dziedzice. So these are all there to make money. Oni są istnieją po to, żeby robić pieniądze. They want money. Oni chcą pieniędzy. They don't want bliss of God. Oni nie chcą błogosławieństwa boskiego. So now you have to achieve this resurrection. W związku z tym teraz powinni państwo osiągnąć rezurekcję. And you have to feel this all-pervading power. I powinniście poczuć tą wszechmocną siłę boską. As a result, you absolutely change and evolve into a new person. W rezultacie państwo się całkowicie zmienią i przemienicie zupełnie inną osobowość. I always give an example of a person who is blind, or maybe he's standing in the darkness and he's very obstinate, holding a snake in the hand. Śmiertelnie często daje przykład, na przykład osoby niewidzącej albo stojącej w ciemnościach i trzymającej papier przed sobą. And howsoever you may tell that person, he will have the snake in the hand because he's obstinate. On zawsze będzie miał ten kij w rękach, ponieważ nie czuje się pewnie. But if there a little light, immediately he throws away the snake. Ale jeśli tylko zobaczy małe światełko, od razu odrzuca ten patyk. In the same way, all our destructive habits destroy. I tak samo wszystkie nasze przyzwyczajenia, które nas niszczą, powinniśmy się ich pozbyć. I have seen this blossoming beautifully happening in 65 nations itself. Chyba tak widziałam. Piękne rozkwitanie w 65 krajach, do których już dotarło. Poland, I'm happy to see, is now having so many surgeons. Śmata jest bardzo zadowolona z tego, że w Polsce widzi bardzo wielu surgeonów. So many people are so beautiful. Tyle ludzi, którzy są tak piękni. I actually was not coming here. They had not put me on the list of. They didn't give me the name of Poland to be visited. Przy Mataji mówi, że w zasadzie nawet nie było w planie, czyli asystenci się Mataji, którzy przygotowali jej podróż, nie umieścili Polski na liście jej wizyt. But I decided to come. Ale się Mataji sama podjęła decyzję, żeby przybyć tutaj do Polski. I said there are beautiful people in Poland also. Się Mataji powiedziała, że w Polsce także są piękni ludzie. Now we have to know what happens to us when we get suffering. Ale teraz powinniśmy wiedzieć, co się z nami dzieje wtedy, kiedy dostajemy samorealizację. Firstly, our physical being improves. Po pierwsze, nasz stan fizyczny bardzo się polepsza. We believe that Christ cured me. Wierzymy w to, że Chrystus leczył ludzi. But with Sahaja you all can get cured. A w Sahaja-Jodze każdy z was może być wyleczony. Can get cured of all the diseases. Może zostać wyleczony z wszelkiego rodzaju chorób. Can also cure others. Może także leczyć innych. These powers are within. Te wszystkie siły są wewnątrz nas. Then
your attention becomes enlightened. Tak samo nasza uwaga staje się oświecona. And just by putting attention, you know what's wrong with another person. I tylko poprzez to, że umieścimy swoją uwagę na kimś czy na czymś, wiemy co z tym czy z kimś jest źle. If you can correct your centers, you can correct the centers of others. Jeśli możecie poprawić swoje centra energetyczne, to możecie poprawić także i u innych. Thirdly, it happens that you become absolutely a peaceful person. Po trzecie, możecie stać się Państwo zupełnie pokojowymi osobnikami. Your thoughts start from past to future, right and fall, right and fall. Zwykle nasze myśli idą do tyłu, do przodu, wznoszą się, opadają. You live in the past and you live in the future, but not in the present. Żyjemy albo w przeszłości, albo w przyszłości, a nie jesteśmy w teraźniejszości. When the Kundalini rises, she elongates the thought. Wtedy, kiedy Kundalini się podnosi, ona to wszystko wyrównuje. And you have no thoughts. I wtedy, thoughtlessly aware. I wtedy nie mamy myśli. Jesteśmy w świadomości bezmyślnej. You become extremely peaceful. Stajemy się niezmiernie spokojni. And you become the witness and sees everything like a drama. I stajemy się świadkiem. Na wszystko patrzymy z pozycji świadka. It is like this when you are standing in the water. Then you are afraid of the waves. Na przykład stoimy w wodzie i boimy się fal. But if you jump in a boat, you can enjoy the waves. Ale wtedy, kiedy jesteśmy w łodzi i w niej podskakujemy, to stale jesteśmy zadowoleni z fal i nie martwimy się o nie. But if you know how to swim, you can swim to save the people. Ale jeśli wiemy, jak pływać, to możemy płynąć nawet po to, żeby uratować ludzi. And save other people, and this is the second state where you become absolutely secure about yourself. I możemy wtedy ratować innych ludzi i jednocześnie jesteśmy zupełnie spokojni o samych siebie. And self-confident. Jesteśmy pewni siebie. This is known as the state where you have no doubts. Jest to znane jako stan, w którym nie macie żadnych wątpliwości. About yourself and about the power. Nie macie wątpliwości o sobie i o tej sile. That is the divine love. Jest to właśnie siła miłości. Jest to siła boska, pełna miłości. You start spreading the seed of truth all over. Rozpowszechniacie to wszędzie dookoła was. We have to change this world. Musimy zmienić ten świat. By this happening, you transcend all barriers of ignorance. Poprzez taki stan przezwyciężamy wszystkie bariery ignorancji. And you become knowledgeable about yourself and knowledgeable about others. Stajecie się pełni wiedzy o sobie i o innych. You become a universal prawo, żebyście ją mieli. This is all. It's very easy now because a special time, as I call it, the blossom time has come. Jest to specjalny czas, którym ja nazywam czasem kwitnienia. Many people have to get it. Wielu ludzi powinno to otrzymać. In so many countries, it's working out in a very big way. W wielu krajach rozwinęło to się w bardzo wielki sposób. Also, I'm sure in Poland it will work out. Jestem pewna, że w Polsce także się rozwinie. It will take hardly 10 minutes. Zajmie to ledwie 10 minut. Because the force has
It is the Lord. Ponieważ no, siła tutaj w znacznym stopniu już wzrosła. But I must tell you that I cannot force it on. Ale się ma też chcę powiedzieć, że nie może nam nas tego zmusić, nie może nam na nas tego wymóc. If you don't want to have it, then I cannot force. Jeśli nie chcecie, to nie zmusi was do tego. So those who don't want to have it should leave the hall. Ci z Państwa, którzy nie chcą otrzymać realizacji, to it will not harm you, it will not do any. Mogą opuścić tą salę. Any horrible experience, but you will get yourself better. Sama relacja nie będzie dla Państwa ani odczuwalna, ani bolesna, nic. Jest to po prostu doświadczenie. But you have to know that there are two simple conditions which you have to fulfill. Ale musicie wiedzieć, że są dwie proste sprawy, które trzeba spełnić. One is that you are not to feel guilty. Jedną z nich jest to, że nie możecie się czuć winni. Those who tell you you are sinners must be greater sinners. Ci z was, ci, którzy mówią wam, że jesteście, they have no business to say like that. Że jesteście grzesznikami, to ci, którzy wam to mówią, są większymi grzesznikami niż wy. So please, you have to first of all know that at this moment you have to forgive yourself fully. I musicie wiedzieć, że w tej chwili musicie przebaczyć sobie wszystko. If you have done any mistakes in the past, it's finished now. Jeśli ktoś z was zrobił jakieś błędy w przeszłości, to po prostu trzeba o tym zapomnieć. If you were guilty, you would have been in jail. Gdybyście Państwo byli winni, to by was zamknęli w więzieniu. I mean to say, you should be very pleasantly placed towards yourself. Jeśli ma też chcę powiedzieć, że powinniście być w sposób bardzo przyjemny, przyjazny ustosunkowani do samych siebie. In the same way, the second condition is that you have to forgive everyone. W taki sam sposób trzeba przebaczyć każdemu innemu. They say it is very difficult to forgive. Mówi się, że przebaczyć to jest bardzo trudna rzecz. But whether you forgive or don't forgive, you don't do anything. It's a bit. Ale czy Państwo przebaczą, czy nie przebaczą, to i tak jest taka machałaja. But if you don't forgive, then you play into wrong hands. Ale jeśli Państwo nie przebaczą, to po prostu źle rozgrywacie tę sprawę. At this moment, you must know, the center here on the optic chart mark is constructed like this, absolutely. To centrum, na którym Państwu pokazała się Mataji, jest jak gdyby tam jest taka kratka i mały przesmyk. And if you do not forgive, it won't open. Jeśli się nie przebaczy, to nie otworzy się, nie zrobi się tam większy przesmyk. And at this very important moment of your life, you will miss the opportunity because the Kundalini won't rise. I w tym ważnym dla Państwa w momencie życia stracicie szansę, żeby Kundalini się podniosła. You'll be amazed how many things you get as blessings. Zdziwią się Państwo, jak wiele rzeczy się Państwu potem rozwiąże. So please forgive everyone from your heart. Przebaczcie wszystkim z całego swojego serca. You don't have to think about them because of a day. Nie musicie Państwo o tym myśleć. What you have to do is to just say in your heart, Mother, I forgive everyone. Co trzeba zrobić, to po prostu powiedzieć, Matko, przebaczam każdemu. Now, those who want to go should leave. Ci z Państwa, którzy chcą wyjść, to powinni wyjść. But should not disturb when we are about. Ale nie powinni przeszkadzać innym, którzy chcą dostać realizację. Niech Państwo skupią się na Śrimataji, nie na tym, co się dzieje dookoła.
The third thing I would just request you to take out your shoes. Trzecią rzeczą, którą poprosi nasz trzymatel, to abyśmy zdjęli buty. To można napisać na kartce, dostarczyć potem do Shimataji, a w tej chwili... What is important is to get your realization. Ważne jest to, żeby dostać realizację. I can answer all your questions. Proszę Państwa, sytuacja jest taka, że córka tej pani popełniła samobójstwo i odbyło się to, proszę Państwa, miało to miejsce, może Pan pozwoli, że ja powiem. Miało to miejsce, proszę Państwa, we Włoszech. I miało to miejsce we Włoszech. Było przeprowadzone śledztwo przez policję włoską i now, sytuacja girl, jest jasna, także... This girl ran away, she came to Rome and did that without any money. You just tell her to get up. All of you, please take her out. Nonsense, absolute nonsense. You see, it was the police case, and he gave that girl, and she wrote a letter condemning her mother. She's possessed. Thank you.
Mają przykład po prostu, co się w tym domu odbywało, po prostu ona uciekła z domu. Taka była prawda. Matka prowadzała ją po różnych organizacjach kościelnych. Ta dziewczyna była, no... So she came running to Rome and stayed in the ashram. Przybyła po prostu, ona schroniła się w ashramie, to jest takie miejsce, gdzie mieszkają jogowie. Przybyła zupełnie bez pieniędzy. Nothing. And then what happened? That one day this lady again telephoned to her and she got a fright. Ta pani dzwoniła tam do tego ashramu, do tej swojej córki. And then said she committed suicide. Ta dziewczyna po prostu popełniła samobójstwo. And she wrote a letter, which in Polish language, which we gave to the police. Napisała ona przed tym czynem list, który został przekazany policji włoskiej. And the police took the body and told us that they will tell this lady about this letter. I policja zabrała ciało, powiedziała, że poinformuje właśnie matkę. If she was in Rome, matka o tym liście. Gdyby ona była matka. If she was in Rome, she would have been arrested. Gdyby matka była w tym czasie w Rzymie, to by ją policja zaresztowała. Because she was trying to send her to some priest who was a bad man. Ta dziewczyna była prowadzona po różnych organizacjach kościelnych, szczególnie do jakiegoś księdza, który był bardzo złym człowiekiem. This is not to be the mother. This is not the way to be the mother. To tak nie powinna postępować matka własna. She was an adult girl. Ta dziewczyna była dorosła. And she never told us that her mother was doing like this to her. I ona nigdy nie skarżyła się na to, co jej matka robiła. Many people come to our ashram. Wielu ludzi przybywa do naszego ashramu. Stay there, live there. They have no money. Przebywają tam nawet bez pieniędzy. Among all of them, this one person who is herself is a criminal. No i także była, nawet odwiedzała ten ashram właśnie ta pani, która postępuje w sposób kryminalny. The police verified there was a phone call from the mother.
Policja ma na to dowód, że matka dzwoniła tam i po tym telefonie właśnie ta dziewczyna I zostawiła także list. And they sent a copy of letter to this lady, but still this lady also kopia tego listu była wysłana też do matki. There are thousands who have been saved and one person like this who does all criminal act and put the blame on us. Tysiące ludzi przecież było wyzwolonych przez Sadziowie, a jeden taki przypadek, przez jeden taki przypadek chce się nas oskarżyć. But if she goes to Rome, she'll be arrested. Jeśli pojedzie ona do Rzymu, to mogę ją tam zaresztować. And you know in Rome, the police should side with us, because that was the truth. Policja zbadała sprawę i powiedziała, że to jest prawda. And also I think they have done something to the priest. I'm not very sure what they were saying. Szmata ci dokładnie sprawy nie zna, ale też coś tam z tym księdzem się stało. This is not being priest. How can it be a priest and a bad person? Jak to może być, że ksiądz jest złą osobą? And this mother is so blind that she sent her daughter to this man. I ta matka jest tak ślepa, że posyłała właśnie swoją córkę do tego człowieka. And forced her. I zmuszała ją. Then, poor thing, you know, she committed suicide. I ona po prostu była w takiej rozterce, że popełniła samobójstwo. And the police were also very much surprised. Policja była także bardzo zdziwiona. That how could a mother do that? Jak matka mogła doprowadzić własne dziecko do takiego stanu? Who are very identified with wrong ideas and try to push their children into wrong things. Są ludzie, którzy identyfikują się z jakimiś złymi ideami i popychają innych do złych czynów. And why? The children know the truth. It's surprising. I zadziwiające, że dzieci tych ludzi znają właściwą prawdę. And even they are grown up, the mothers try to control and put them into wrong things. Mimo, że dzieci te są ludźmi dorosłymi już, bo mają po 20, załóżmy 4 lata, tak jak miała ta dziewczyna, to nadal rodzice chcą panować nad nimi. There are very few, but there are such mothers, I know. Jest niewiele takich matek, ale są takie matki. It's a shame in the name of mother to do like this. No jest to wielki wstyd, żeby matka czyniła coś takiego. And now she has come to challenge me. I teraz przybyła tutaj, żeby atakować Martę Dzień. There we have thousands. Nobody can say like this. Even the girl, if she had survived, she would have told her out. She had no way to go out. No, świątyni, jak teraz mówię, mamy tysiące Sadziowów. Nawet ta dziewczyna, jakby tutaj była, to chyba nie potrafiłaby się obronić. There is no understanding between the parents and the children. Nie ma zrozumienia pomiędzy rodzicami i dziećmi. They don't understand their children, and the children don't understand their parents. Nie rozumieją oni swoich dzieci, a dzieci nie rozumieją swoich rodziców. But no mother would send, I think, to a bad man like that, force the daughter. Ale żadna matka nie powinna posyłać własnej córki do złego człowieka. Whatever possible we have done for her. And the police said that we don't interfere, it's something else. And so chcieliśmy pomóc w tej sprawie, ale policja powiedziała, nie wtrącaj się do tego, bo to, co się stało, to się stało. So now, come back to normal. Więc wróćmy teraz do normalności. Wszyscy Państwo otrzymają realizację. If somebody disturbs you, forget it. Jeśli ktokolwiek Państwu przeszkadza, nie zwracajcie na to uwagi. A mother has to love her children. Matka powinna kochać swoje dzieci. And to understand. Powinna je także rozumieć. Otherwise, who will understand you? Jeśli tak by nie było, to kto by rozumiał nasze dzieci? It's only the relationship of the mother that one can explain things. Tylko
Relacja, stosunek do matki może wyjaśnić różnego rodzaju rzeczy. The mother is a gift of God. Matka jest to dar boski. And she should not be cruel. Matka nie powinna być okrutną. If I had time, I would have met her. But she didn't want to listen to anyone. Gdybyś matka miała czas, to by się spotkała z nią, ale ona nie chce jej wysłuchać. And she didn't come to Rome. Because she was afraid she'd be arrested. Nie przybyła do Rzymu, ponieważ bała się, że będzie tam aresztowana. So sometimes it happens, doesn't matter now. But I feel sorry for that girl. She was a very nice, sweet girl. Musi matać jej, no, czuję wielkie współczucie do tej dziewczyny, bo ona była naprawdę bardzo słodką dziewczyną. All right. So it doesn't matter. What we have to do is to put your hands like this. Co mam zrobić? Jedyna rzecz to wyciągnąć w tej chwili ręce w ten sposób przed siebie. These 5, 6 and 7 centers are shown here. On the left hand side are for your emotional being and right hand side is for your action. Wszystkie te centra, które Państwo widzą na tym zdjęciu, są na Waszych dłoniach, po jednej stronie emocjonalnie, po drugiej aktywnie. Just put both your hands towards me like this. Wystawcie Państwo dłonie w ten sposób w kierunku Simataji. Now put the left hand like this and push down your head and see if there's a cool or hot breeze like vibrations. Wyciągnijcie w ten sposób, proszę Państwa, Waszą lewą rękę, a prawą rękę. Sprawdźcie, co czujecie nad głową. Czy czujecie ciepło, czy zimno. Please bend your legs. Schylcie trochę głowę w dół. Bend them as much as possible. Tak mocno w dół, jak tylko jest to możliwe. Some people get it nearer the head, some away, but don't nie dotykać głowy, trzymać rękę nieco ponad głową, bliżej lub dalej, zobaczyć, co się czuje nad głową. Now, please put your right hand towards me, again put down your head and see if the left hand. Zamieńcie Państwo ręce. Wyciągnijcie teraz prawą rękę w kierunku Simataji, a lewą zróbcie to samo co przed tym. Popatrzcie, co czuje się nad głową. Schylcie głowę. Once more. Jeszcze raz. Please put left hand towards me. Lewa ręka w kierunku Simataji. A prawą popatrzcie, co czujecie nad głową. Ciepły powiew czy zimny powiew. It is hard because you have not forgiven yourself or others. Simataji czuje ciepło. Jest to dlatego, że nie wszyscy przebaczyli. Trzeba przebaczyć sobie i wszystkim innym. Now raise both of your hands. Proszę teraz wyciągnąć obie ręce dłoni, nie kierując w kierunku nieba. Proszę głowę odchylić do tyłu. I proszę zadać to pytanie trzy razy. Jedno z tych pytań trzy razy. Mogą Państwo spytać, zadając pytanie na początku pytania, matko lub Simataji? Trzy razy jedno z tych pytań, które będzie. First question is, Mother, is this the cool breeze of the Holy Ghost? Matko, czy jest to chłodny powiew Ducha Świętego? The second question is, Mother, is this the divine power of love? Lub, Matko, czy jest to boska miłość? And the third question is this the Param Chaitanya? Lub trzecie pytanie, Matko, czy jest to Param Chaitanya? Param Chaitanya. Or ask this question one of them three times. Jedno z tych pytań trzeba zadać trzy razy. Now, put your hands like this. Wyciągnijcie teraz jeszcze raz Państwo. Obie ręce w kierunku Simataji. Have faith in yourself. Miejcie poczucie wiary w samym siebie. Watch me without obserwujcie Simataji bez myślenia.
Bez myślenia. Ci wszyscy, którzy czuli chłodny powiew na koniuszkach palców, na dłoniach lub uchodzący z głowy, proszę podnieść obie ręce do góry. Wszyscy, praktycznie wszyscy. Niech Bóg was błogosławi. Pomimo zamieszania, wszyscy Państwo to otrzymali. Jesteście Państwo prawdziwymi poszukiwaczami. Kilka osób, może jedna czy dwie osoby, niezupełnie jeszcze poczuły się dobrze, ale generalnie to jest znakomicie. Po raz pierwszy poczuliście Państwo, jesteście tu po raz pierwszy i już poczuliście ten chłodny powiew. Jest to właśnie ten powiew, o którym się materii do tej pory mówiłem. Ale teraz powinniście wiedzieć, co z tym dalej robić. I to, co osiągnęliście. Będą się czuli Państwo bardzo, bardzo zrelaksowani, bardzo pokojowi, spokojni. Ale muszą Państwo wzrastać. Jest to bardzo ważne. I za to nie trzeba płacić. Jest to tak proste, jak Państwo widzą. Niech Bóg was wszystkich błogosławi. Zaśpiewajcie taką piosenkę, gdzie wszyscy będą mogli klaskać. I mają się Państwo radować razem z nami, razem z muzykami.
przyszłym roku znów przybędzie. Komu się tam nie dopuszczać jeszcze? Nikogo. Stójcie tam. Stójcie. Idź.